przy akompaniamencie głosów lekarzy bądź szlochu najbliższych, ale potem następuje już tylko cisza. A w przypadkach tragedii, po wybuchach, hukach, krzykach, jest tylko cisza, głęboka cisza. Doświadczyłem takiej wyjątkowej ciszy w bardzo hałaśliwym, ponad 3-milionowym mieście. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 było słychać jedynie szum wody w fontannach Madriniego i Berniniego. Milczenie w liturgii istniało od samego początku. Odnajdujemy je także w obecnym rycie mszy świętej. Ma ono wiele różnych funkcji. Po zaproszeniu do uznania grzechu w akcie pokuty, w ciszy dokonujemy rachunku sumienia. Natomiast już po kapłańskim pozawołaniu módlmy się w kolekcie, w ciszy zanosimy przed tron Boży prywatne intencje. Cisza po proklamowanym i skomentowanym Słowie Bożym służy medytacji usłyszanych treści. Podniesienie w trakcie przeistoczenia jest momentem na adorację Jezusa Eucharystycznego w ciszy. Natomiast cisza po przyjętej Komunii Świętej jest okazją do uwielbienia Wszechmogącego Boga. Inną funkcję pełni cisza po uzyskanym rozgrzeszeniu. Jeszcze inne zadanie ma cisza podczas nakładania rąk, gdy udziela się święceń kapłańskich. A jeszcze zupełnie inną funkcję ma ta dzisiejsza cisza. Silencjum Wielkiego Piątku, medytacji, męki i śmierci Syna Bożego. Pod względem liturgicznym dzisiejszy dzień jest najtragiczniejszy. Nie sprawuje się mszy świętej, a rozpamiętuje się mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą przed chwilą usłyszeliśmy w redakcji Ewangelisty świętego Jana. Wyjątkowość dzisiejszej liturgii podkreśla właśnie cisza. Wejście kapłana z asystą dokonało się w ciszy. Przepisy zakazują jakichkolwiek wykonywania muzyki. To jedyny przypadek w roku liturgicznym. Za chwilę będzie miała miejsce modlitwa powszechna, składająca się z wprowadzenia i modlitwy, oddzielone właśnie ciszą. Ciszą na osobistą modlitwę w zapowiedzianej intencji. Po niej zostanie procesyjnie i w ciszy wprowadzony do prezbiterium krzyż, który będzie zatrzymywał się trzykrotnie. Po odsłonięciu części i wykonaniu śpiewu przyklękniemy, aby w ciszy oddać hołd krzyżowi. Dalej po przyjętej Komunii Świętej będzie cisza na uwielbienie Boga. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do grobu i okadzeniu będzie znowu chwila milczenia na krótką adorację, a po modlitwie celebransa niech już pozostanie tylko cisza. Przeżyjmy dalej zatem tę liturgię męki pańskiej, liturgię ciszy. Niech ona przemieni się w nasz dzisiejszy wieczór ciszy.